Siemanko byczki, z tej strony Lisandro Lopez i dzisiaj lecimy z draftem Team of the Year, czyli draftem, gdzie będziemy szukać zawodników, to ty. I to jest nasz cel na dzisiejszy odcinek i standardowo, moi kochani, zostawiajcie łapeczki do góry i piszcie w komentarzach, jakiego drafta mam ułożyć za tydzień. I dzisiaj jesteśmy na moim głównym koncie, gdzie mamy cztery żetony i będziemy poszukiwać nasze karty Team of the Year. Jeśli to się uda, fajnie, jeśli nie, to troszkę gorzej. Prawdopodobnie dzisiaj nie będziemy grać meczyków, bo to uznaję, że jednak lepiej znaleźć po prostu naszego zawodnika Team of the Year, aniżeli poświęcić czas na granie. Więc dzisiaj skupiamy się typowo na układaniu draftów, czyli kontencie, który gdzieś tam, jak jeszcze streamowałem na YouTubie, był kręcony. Pamiętne czasy, kiedy Piotrek Urbix układał najwyższe drafty, król draftów. Mam nadzieję, że dzisiaj chociaż troszeczkę jego talentu weźmiemy i dostaniemy jakąś kartę Team of the Year, chociaż jedną, chociaż dwie, chociaż trzy. Zobaczymy, czy to jest w ogóle możliwe. Lecimy oczywiście, jeśli nie ma Toty, to staramy się ułożyć drafta najmocniejszego, jaki tylko i wyłącznie jest. I zobaczymy, no. Szukamy, widzowie, szukamy i taki jest po prostu plan działania. No, ho, 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 widzowie! I to jest pierwsza karta Team of the Year, Leo Messi. Okej, podoba mi się to. Podoba mi się to fest. Aha, ale jestem głupi. Ale jestem głupi. Bo przecież ja tego Mbappę mogłem nie brać. Dobra, mamy, wiemy już na przyszłość, jak to zrobić. Ale widzowie, to jest typowy Lopez. Ale no po co wziąłem tego Mbappę? Gdyby nie wziął Mbappę, to mógłby wyskoczyć w wersji Team of the Year, a tak? No to już po ptokach. Ale dobra, tutaj nie popełnimy tego błędu, więc bierzemy Barelle. Tutaj nie popełnimy tego błędu i bierzemy Kantę. No dwa razy Kantę. Oj, 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 oj. Powiem szczerze, że to mi się nie podoba, bo tutaj już mógł być jeszcze, to mógł być po prostu Toty Kante, ten drugi chociaż, nie? Mógł być? No mógł być. Arnold, ajajaj, Hakimi, kurcze pieczone, też Hakimi mógł być. No widzowie, no drużyna roku już tu mogła być dosyć mocna, ale i tak jest spoko, że mamy tą jedną kartę Team of the Year, więc to już jest w moim przekonaniu udany draft. Dajcie znać w komentarzach też, czy wam się udało poskładać drafty z kartami Team of the Year, a jeśli tak, no to ile tych kart Team of the Year było w waszym klubie, w waszym składzie? Bo jestem turbo ciekawy, czy jakieś rekordy tutaj padają, czy nie padają, bo tak jak już dobrze zauważyliście w poprzednim odcinku, te drafty w moim przypadku... Zawodnik numer 2 na ławce rezerwowych. No nie. A może dobra, tutaj spróbujemy po kolei wszystko, ale pamiętam czasy. Kurde, ja mam problem z pamiętaniem. Czwarta karta. Wracając do tematu rozróżniania, która FIFA jakie historie przynosiła, to bardzo duży problem mam z rozróżnianiem tych FIFA 20, FIFA 19, FIFA 18, no nie do końca jest to dla mnie łatwe, żeby sobie przypomnieć, że o, drafty to była FIFA 18, FIFA 19 to było coś innego i tak dalej, ale myślę, że FIFA 22 w związku z tym, jaka ona jest wyjątkowa i pod względem YouTube'owym, i pod względem streamów, i pod wieloma innymi względami, myślę, że na pewno zapadnie mi w pamięci. FIFA 21 też zapadła mi w pamięci i na pewno zapadnie też w pamięci pod względem najgorszej FIFA od lat długich i szerokich, ale no, o, chociaż ikona. Ej, widzowie! Dokończę tylko myśl, że FIFA 21 na pewno zapadnie jako jedna z najgorszych FIFA. FIFA 22 jest naprawdę pod tym względem dużo lepsza, ale ja się zastanawiałem odnośnie tego, czy te ikony lecą, czy nie lecą w tych draftach FIFA 22. Ja wam zadałem pytanie. I kurde, no teraz widzę, że to jednak ten draft, który zrobiliśmy tydzień temu, był wyjątkowy. No bo tutaj trafiliśmy dwie ikony tak naprawdę, tak? Dwie ikony na całego drafta w porównaniu do 11 ikon, które trafiliśmy w poprzednim drafcie tydzień temu. No to jest POK Champion. Dobra widzowie, wychodzimy z meczyku, Leo Messiego nie testujemy, chyba że będzie jakoś, o, mega dużo tych kartoty, to wtedy sobie zagramy, lecimy dalej. Wiecie co, statystycznie chyba najlepszą formacją jest 4-1-2-1-2, bo Kante ma pozycję CDM-a, Jorginho i De Bruyne są na CM-ie, no mamy dwóch napastników i tylko jednego skrzydłowego. Messiego już trafiliśmy, więc go już nie musimy trafiać, więc raczej będziemy celować w formację z trzema SPK-ami, no dwoma SPK-ami i jednym SPD. Ojen! Ojen, jak tak dało w tym pierwszym, to ja nie wiem, co się będzie działo dalej. No nie, jak jest...
Kolejny fail. Witamy serdecznie na pokładzie. Dobra, Sam jest mało ważny, chociaż nie jest ważny, bo mogliśmy wziąć Kevina De Bruyne'a. Chociaż widzowie, pytanie. Kogo najlepiej wziąć? Kevina czy De Bruyne? Jak pamiętacie, o co chodziło, to sobie przypomniałem. To dajcie znać w komentarzu. Dobra, De Jong. De Jong też miał możliwość. No też fajnie jakby był w Team of the Year. W sensie jakby miał fajną kartę Team of the Year. Bo to by była karta naprawdę na poziomie Ruta Hulita. A może i nawet przewyższająca go. Dobra, tutaj póki co bardzo, bardzo, bardzo ubogo. Ale Raum. To w ogóle jest draft tragiczny, jeśli mam być szczery. Collins, bardzo fajna karta ogólnie, ten Collins, ale Collins robi robotę, ale oprócz Collinsa to tu się dosłownie nic nie dzieje. W sensie w ogóle w tym drafcie się nic nie dzieje. Jaką ja będę miał ocenę? 12? 85, blisko. Matko jedyna, poprzedni draft mieliśmy 90 po pierwszych wyborach. Zaczynamy od końca, pamiętam, że jak zawsze od końca zaczynaliśmy, to coś tam dawało, ale tutaj... To się nie sprawdza, widzowie. To się w ogóle nie sprawdza. W ogóle. Naprawdę, to jest jakaś komedia, widzowie. Masakra. Oj. Nie daje. To... Może za szybko ja to wszystko robię. Dobra, to chyba jest za szybki draft, widzowie. Ale jest... Może Donnarumma. O, dobra, Jerzy Dudek. Widzowie, ale draft o ocenie 84. Lecimy dalej. Chyba 4-3 czy false 9. Mamy jednego napastnika, ale mamy trzech eśpeków i Messiego do trafienia. I plus całą bronę. Więc to jest chyba lepsza opcja. Ja już tutaj nie pomijam niczego i zobaczmy, co się będzie działo. Dobra, na LW nikogo nie ma, więc bierzemy Insigne, żeby sobie... I tutaj już wszystko, widzowie, w końcu ogarnęliśmy. O, mamma mia, to te drafty, widzowie, naprawdę. A może to nie jest konto po prostu do draftów, co? Bo też tak może być. N'Golo Kanté. Jak to smutno wygląda. I ja cię kręcę. Jest. Mamy Hakimiego. Let's go. Pierwsza Team of the Year karta, Essa, jak kiedyś nawinął Jacek Stachurski. Dobra, żeby tylko była druga i już będziemy szli w dobrym kierunku. Tutaj tak naprawdę dwie pozycje zmieniają wszystko, więc to jest o tyle spoko. Yes! Druga karta Team of the Year. Let's go! Pięknie. Dobra, tylko żeby tylko tak dalej. Trzecia. Donnarumma, blisko, dobra, nie bierzemy i lecimy od końca. Ten draft już taki, bym powiedział, lepsiejszy. João Félix, dobra, João Félixa musimy wziąć do głównego składu, to grzechem byłoby go nie wziąć. Kessie, Goretzka, dobra, dalej. Dobra, dalej. O, Vinicio, jaka karta przepotężna. Matko jedyna. Dalej. Ajajajajajajaj. Dajcie trzecią. Toty, dajcie. Nie bójcie się jej. Nie bójcie się. O! Dobra, Neymar. Spoko. Romarino. Dobra, jeszcze dwie. Daj. Ostatnia. Dałem Marquinhosa. Dobra, widzowie. Not bad. Dwie karty Team of the Year. To i tak jest okej. Dwie karty Team of the Year, to i tak jest okej. I jeszcze Pellegrini na ławce rezerwowych, gdzie będzie pracował jako menadżer. Spoko. Ale my tutaj mamy cel, żeby zrobić co najmniej trzy karty Toty. Let's go. Udało się. Jedziemy z kolejnym draftem. Mamy... Takie formacje, dobra. Tutaj chyba też 4-3-3 false 9, chociaż zdecydowanie. Szczególnie, że na niej zrobiliśmy rekord. Toty, więc jest gituwa. Dobra, Bedipele wskoczy nam na CM-a, czyli nam zablokuje. Dobra, to standardowo Campos. Zobaczmy, co by nam zablokował Bedipele. Dobra. Ruben Diaz, nie tak.
Yes! Ruben Diaz. Dobra, wracamy widzowie do gry. Pierwsza karta to ty. A druga to ja. Dobra, ostatnia. Jedziemy dalej. No i widzowie, lecimy z ostatnim draftem, który mam nadzieję przebije ten nasz najlepszy. Formację średnio na jeża. Chociaż, dobra, bierzemy 4-1-2-1-2 i tutaj odda. Widzowie, tutaj odda trzema toty. Davis, Coman. Dobra, Coman jest spoko. Jest spoko, no... Yes! Ale trafiamy, widzowie! Dobra, pierwsza toty. Więc to, że my w ogóle mamy kartę toty na ławce rezerwowych, to i tak już jest dobrze. Z tymi wszystkimi toty. Co to w ogóle są za karty? Ej, to jest żart jakiś. Halo. No widzowie, dwie karty toty. Dwie karty toty, to i tak dużo. Chyba, że u was to wyglądało inaczej. Chociaż jak spoglądałem sobie na YouTubie, to te toty jakoś niespecjalnie lecą, więc myślę, że i tak nie jest najgorzej. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Dawajcie znaka, ile wy potrafialiście kart toty rekordowo w jakimkolwiek drafcie FIFA 22. I co? Widzimy się już jutro i dzisiaj na strumyku. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!